Szanowni Państwo, Klub Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o powołaniu zespołu parlamentarnego, zespołu, którego zadaniem jest wyjaśnienie i pokazanie opinii publicznej nieprawidłowości związanych z wyborami prezydenckimi w 2020 roku w Polsce. Jest to zadanie, które spoczywa na parlamentarzystach. W interesie polskiej demokracji jest to, by wszelkie nieprawidłowości, nieuczciwości, oszustwa związane z wyborami zostały upublicznione, pokazania opinii publicznej po to, by nigdy więcej w wyborach w Polsce nie miały miejsca. Nie możemy pozwolić na to, by system wyborczy w Polsce upodabniał się do systemu wyborczego w Rosji czy na Białorusi. Dlatego zamierzamy wykonać tę pracę, której celem będzie powstrzymanie wszystkich tych, którzy mają złe intencje, którzy chcą zmieniać system wyborczy w Polsce tak, żeby to jedna partia mogła kreować wynik wyborów, a nie głos, wolny głos obywateli, żeby tego rodzaju zmiany, tego rodzaju działania nie były w przyszłości możliwe. Bardzo proszę, panie pośle, o informację o pracy zespołu. Otóż, szanowni państwo, po wczorajszym wyroku Sądu Najwyższego mamy taką przedziwną sytuację, w której oswajamy bezprawie, oswajamy moment, w którym ewidentnie zostały naruszone standardy wolnych i demokratycznych wyborów. Sąd Najwyższy umył ręce wczoraj i to zachował się jak Piłat, nie chciał rozstrzygnąć co do istoty sprawy bardzo wielu istotnych protestów, jak również w swoim wczorajszym uchwale Sąd Najwyższy nie dotknął istoty sprawy, czyli nierówności w trakcie tych wyborów. I to jest dla nas porażające. Dlatego powołaliśmy ten zespół, żeby wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości, żeby te prawie 6 tysięcy protestów, które zostały złożone do Sądu Najwyższego, znalazły swoje udokumentowanie w pracach parlamentu, żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość, żeby mieć postulaty legislacyjne po to, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji anarchicznej, gdzie standard uczciwych wyborów jest w sposób ewidentny naruszany. Wybory muszą być wolne i uczciwe, a tymczasem mieliśmy w tych wyborach w 2020 roku 4 ustawy, w oparciu o które one były realnie przeprowadzane. Ustawa Sasinowa, później ustawa z 2 czerwca, ustawa covidowa i jeszcze kodeks wyborczy. To jest samo w sobie niedopuszczalne. To pokazuje, jak wielki mamy bałagan legislacyjny i jak naruszono standardy. To, że Komitet Rafała Trzaskowskiego miał do dyspozycji 3 razy mniej środków finansowych niż Komitet Andrzeja Dudy, to również ewidentnie narusza standard uczciwych wyborów. To, że wielu wyborców za granicą nie mogło wziąć udziału w głosowaniu, to również wymaga wyraźnego uregulowania w kodeksie wyborczym po to, żeby nikt w przyszłości, żaden minister spraw zagranicznych, czy premier, czy lider jakikolwiek polityczny, nie mógł podejmować decyzji, że Polonię w jednych krajach wyklucza, a w innych włącza do głosowania. To są rzeczy niedopuszczalne w wolnych i uczciwych wyborach. Z tego względu ten zespół będzie bardzo istotny, bo po pierwsze musi rozpatrzyć te wszystkie wątpliwości, które się pojawiły, a dalej dać również rekomendacje legislacyjne. Przystąpimy do pracy niezwłocznie, bo uważamy, że nie można pogodzić się z przejść do porządku dziennego z tak dużą ilością nieprawidłowości, jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich kilku miesiącach przy procedurze wyborczej. Jeśli są pytania, jesteśmy do dyspozycji z Państwa strony. Jeśli nie ma pytań, bardzo dziękujemy.